Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy siedzących przed ekranami i zapraszam na wirtualny koncert z cyklu Dźwiękowe Poranki. Dzisiaj będziemy śpiewać, grać i mówić o miłości. Spytacie, a dlaczego o miłości? Czy warto jej poświęcić całe jedno spotkanie? Odpowiem, tak, warto. Bo mnóstwo utworów zostało napisanych właśnie z miłości. A to pod wpływem uczucia, któremu uległ kompozytor, a to dla słuchaczy niezwykle zainteresowanych nowymi historiami miłosnymi, które były przedstawiane w teatrach operowych. Popatrzcie proszę na dwoje muzyków, którzy są tu dzisiaj ze mną na scenie. Pani Aneta śpiewa, pan Mirosław gra na harfie. Razem wykonają pieśń, która jest jakby hymnem do miłości. Słuchajcie się proszę w słowa, może uda wam się rozpoznać język, w którym pieśń ta zostanie zaśpiewana. Czy było to trudne zadanie? Pieśń została zaśpiewana, no na pewno nie po polsku, była śpiewana w języku angielskim. Na pewno wiecie, jak po angielsku jest miłość. To love. Znacie pewnie to słowo. Ono pojawiło się w pieśni na samym początku. Posłuchajmy jeszcze raz. Come again, sweet love. Come again, sweet love. Come again, przyjdź znowu. Sweet, tak, to słodki. A love, to też już wiemy, miłość. A więc całe zdanie, come again, sweet love, oznacza przyjdź znowu, słodka miłości. Tu się okazuje, że warto uczyć się jest języków obcych. Angielskiego na przykład, bo wtedy można nie tylko powiedzieć komuś I love you, ale można też inaczej, uważniej słuchać muzyki. A może macie ochotę nauczyć się jeszcze jednego słowa w innym języku? To słowo też oznacza miłość. Brzmi ono amore. To język włoski. Aha, a pierwsza część tytułu naszego koncertu, muzyczne amory. Zobaczcie, polskie słowo amory i to włoskie amore brzmią bardzo podobnie. Bo rzeczywiście, dawne polskie słowo amory pochodzi właśnie z włoskiego. A co oznacza? Zalecanki, zaloty, taką sytuację, kiedy dwoje ludzi podoba się sobie, a chce się jeszcze bardziej przypodobać. Instrumenty też się mogą do siebie zalecać. Popatrzcie proszę na tę parę. Thank you.
kto się tutaj do kogo zalecał? I co robi tu ten trzeci? Wszystko po kolei. Widzieliśmy dwa instrumenty dęte, czyli takie, w które wdmuchuje się powietrze, i to właśnie one zalecały się do siebie. Fagot, ten większy, zalecał się do oboju, a obój, ten mniejszy, zalecał się do fagotu. Nie padły tutaj żadne słowa, a jednak zgodzicie się, mam nadzieję, ze mną, że od razu przyszło nam na myśl, że przysłuchujemy się rozmowie zakochanych. Taki cel miał zresztą kompozytor tej muzyki, Wolfgang Amadeusz Mozart. On chciał połączyć dwoje nieśmiałych zakochanych w parę na całe życie. A jaką rolę pełnił tutaj ten trzeci, czyli fortepian? Mnie się wydaje, że był takim mistrzem ceremonii ślubnej. Kiedy dołączył do muzyki granej przez dwa instrumenty dęte, to wyznania miłosne od razu zaczęły brzmieć bardziej uroczyście. Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego do tej zabawy w zakochanych ja wybrałam obój i fagot. Dlaczego nie na przykład taka para obój i fortepian? Albo fagot i fortepian? Może zgodzicie się ze mną, że kiedy łączymy kogoś w parę, albo łączymy w parę instrumenty, to powinny mieć one coś wspólnego. Muszą być w czymś do siebie podobne. Dlatego zapraszam Was, aby teraz jeszcze raz przyjrzeć się tym wszystkim trzem instrumentom. Przysłuchać się, jak one brzmią i spróbować zauważyć to, w czym są do siebie podobne i to, co je różni. Thank you.
Ciekawa jestem, co zauważyliście. W czym podobne są do siebie obój i fortepian? Tak pierwsza rzecz, jaką ja widzę, to kolor. I obój jest czarny, i fortepian jest czarny. No ale poza tym to jest też wiele różnic, bo pan, który gra na fortepianie, siedzi, pani, która gra na oboju, stoi. Pianista nie mógłby stać, jeżeli chciałby grać na fortepianie. Zazwyczaj siedzi przy instrumencie, bo tak ten instrument jest zbudowany. Ha, i jeszcze taka różnica, że obój jest trzymany w rękach. Fortepian stoi na ziemi. A co mają wspólnego fagot i fortepian? To naprawdę trudne pytanie. Ja długo nie mogłam znaleźć nic, co je łączy, ale w końcu przyszły mi do głowy dwie rzeczy. I fagot, i fortepian są zbudowane z drewna, chociaż część ich korpusu jest wykonana z tego materiału. No i jeszcze druga rzecz, posłuchajcie brzmienia tych słów. Fagot, fortepian. Tak zaczynają się na głoskę F. Gdybyśmy chcieli zapisać, to będzie litera F. Różnic znajdziemy wiele. Fagot, fortepian, znowu jeden instrument jest trzymany w rękach, drugi stoi na ziemi. Jeden z nich to instrument dęty, fagot. Fortepian to instrument strunowy, klawiszowy. No to teraz czas na porównanie oboju i fagotu. Będzie tutaj sporo podobieństw, bo żeby grać na tych instrumentach, to muzycy muszą wdmuchiwać powietrze do środka. Mówimy więc, że są to instrumenty dęte. Oba instrumenty trzymane są w rękach. Dźwięk obu instrumentów jest też bardzo charakterystyczny dla instrumentów dętych. Nie pomylimy tych instrumentów z gitarą na przykład. Słyszymy jakby tutaj drgające powietrze. Różnią się też w kilku cechach. Obój gra przede wszystkim dźwięki brzmiące wysoko. Fagot jest mistrzem dźwięków brzmiących nisko. Ale zgodzicie się chyba ze mną, że teraz podsumowując wszystkie nasze spostrzeżenia, okazuje się, że wybór był słuszny. Obój rzeczywiście do fagotu pasuje. Stanowią prawie idealną parę. Mają dużo wspólnego, ale też mają kilka różnic, żeby nie było im nudno w muzycznym życiu. To taka para gotowa, aby dzielić ze sobą i radosne chwile, i chwile trochę bardziej smutne. Jak w muzyce brzmiały radosne dni? O tak właśnie. Prawda, jaka to pogodna muzyka? A teraz muzyka smutnych chwil. Tak, tutaj nastrój zrobił się od razu dużo bardziej ponury. Dziękuję bardzo obojowi i fagotowi. Spotkamy się znowu za chwilę. A teraz chciałabym przez chwilę poświęcić swoją uwagę
różnym nastrojom, które towarzyszą miłości. Bo to nie jest zawsze tak, że każda miłosna historia kończy się i żyli długo i szczęśliwie. Czasami miłości towarzyszą zupełnie inne odczucia. A to dlatego, że nie jesteśmy w stanie kierować swoimi emocjami. Za chwilę usłyszycie, jak bohaterka francuskiej opery pod tytułem Carmen śpiewa o miłości. Ale nie nazywa jej tym razem słodką miłością. Nie, raczej porównuje miłość do dzikiego ptaka i mówi, że nie sposób go uchwycić. On zawsze gdzieś ucieka. Przychodzi do nas dopiero wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Przy okazji będziemy mogli poznać, jak słowo miłość brzmi po francusku. To l'amour. To słowo pojawi się w pieśni wielokrotnie, dlatego spróbujcie się wsłuchać w tekst śpiewany po francusku, może uda Wam się je wychwycić. Może niektórym z Was aria Carmen wydała się znajoma? O, nic dziwnego. To jest bardzo popularny utwór. A za chwilę usłyszycie muzykę z innej opery, która opowiada o miłości. Tytuł tej opery to L'Elysir d'Amore. Aha, znowu jakieś obce słowa. Ale może rozpoznaliście jedno z nich? D'Amore. Pamiętacie? Amore? Słowo włoskie, które oznacza miłość, czyli tytuł L'Elysir d'Amore, ma coś wspólnego z miłością. Tak jest rzeczywiście. Oznacza on napój miłosny. Posłuchajcie proszę muzyki i spróbujcie odgadnąć, czy napój miłosny przysporzył bohaterowi, chłopakowi o imieniu Nemorino, radości czy raczej kłopotów. Jak to poznać? Podpowiedzią będzie nastrój samej muzyki. Muzyki granej na oboju, fagocie i fortepianie. Thank you.
Jaki nastrój miała muzyka? W przeważającej części smutny, nawet powiem więcej, trochę płaczliwy. I nie bez powodu, ponieważ bohaterowi opery, chłopakowi o imieniu Nemorino, oto wydało się, że zobaczył na twarzy ukochanej łzę staczającą się po policzku. To na pewno jest oznaka, że dziewczyna go kocha. O tyle jest to ważne, że wcześniej ona udawała obojętność i Nemorino myślał, że odrzuca jego zaloty. Oto więc ukochana go pokochała. Nemorino czuje się szczęśliwy, ale też tak wzruszony tą odmianą serca ukochanej, że wpada w melancholijny nastrój. A dlaczego jej serce się odmieniło? On myśli, że pod wpływem napoju miłosnego. Dlatego muzyka grana przez instrumenty była taka przejmująca. Przygotowaliśmy dla Was dwie kolejne historie muzyczne opowiadające o miłości, czyli dwie pieśni śpiewane w języku polskim. Pierwszą z nich skomponował Fryderyk Chopin, nosi ona tytuł Życzenie, a kompozytorem drugiej pieśni jest Stanisław Moniuszko. Jej tytuł to Prząśniczka. Posłuchajcie proszę obu pieśni i postarajcie się odpowiedzieć na takie pytania. Pierwsze pytanie. Która z tych pieśni jest opowieścią i jakie jest zakończenie tej opowieści? Czy wesołe, czy niezbyt dobre? Drugie pytanie. Która z pieśni jest wyznaniem miłosnym i w jaki sposób możemy to poznać? Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, nie świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie, gdybym w słoneczko mogła zmienić siebie. Gdybym ja była ptaszkiem z tego gaju, nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie? Prząśniczki siedzą jak anioł, dzieweczki przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. Kręci kręć rzeczono, widź się to bić, to pamięta lepiej, czy je dłuższe nić. Poszedł do królewca młodzieniec z wiecieną, za mi się zalewał, żegnając z dziewczyną. Kręci kręć rzeczono, widź się to bić, to pamięta lepiej, czy je dłuższe nić. Przędza wesołej dziewczynie pamiętała trzy dni o wiernym chłopczynie. Kręci, kręć rzeczono, idź się to mi wieć, to pamięta lepiej, czy ja dłuższy nić. Inny się młodzieniec podsuwa z ubocza, innemu rada dziewczyna ochocza. Kręci, kręć rzeczono, prysławą tła nić. Pytania nie były chyba trudne. Charakter opowieści miała pieśń Moniuszki Prząśniczka.
Była to historia dziewczyny, która przędła nici i która przyrzekała chłopakowi wierność. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, 3 dni pozostała mu wierna, a później pojawił się jakiś inny chłopak i dziewczyna od razu zmieniła obiekt swoich zainteresowań. A jakie zakończenie jest tej pieśni? No cóż, zostaje wstyd i takie upomnienie. Niedobrze zrobiłaś, dziewczyno. Wyznaniem z kolei była pieśń Chopina pod tytułem Życzenie. Tam zakochana dziewczyna śpiewa, że najchętniej to zamieniłaby się albo w słońce, albo w leśnego ptaka. Wszystko po to, żeby być blisko swojego ukochanego. Skoro już mowa o zamianie w ptaka i o wierności, to przypomniała mi się jeszcze jedna muzyczna historia. Ta pochodzi z baletu Piotra Czajkowskiego o tytule Jezioro Łabędzie. Mamy tam do czynienia z grupą dziewcząt, która zostaje przez złego czarownika zamieniona w łabędzie. To znaczy, to jest tak, że w dzień dziewczęta są łabędziami, a w nocy wracają do swojej pierwotnej ludzkiej postaci. Najpiękniejsza z dziewcząt staje się królową łabędzi. I jak pewnie się domyślacie, to właśnie w niej zakochuje się książę. Lubi nocami przychodzić nad jezioro, spacerować nad jego brzegiem, a spacerom towarzyszy taka oto melodia. Po przedstawieniu Wam różnych historii miłosnych, zajmijmy się na powrót słowami. Zastanówmy się przez chwilę, jakimi nazwami, śmiesznymi tak naprawdę, obdarzają się zakochani. Na przykład mówią do siebie żabko, myszko, misiu. Aha, a ukochanym misiu to najlepiej opowie muzyką fagot. On ma taki misiowy głos. Thank you.
Jeszcze jedno określenie przyszło mi do głowy. Kotku. Kocią historią, w dodatku zaśpiewaną w kocim języku, chcemy zakończyć dzisiejszy koncert. Do zaprezentowania tej historii zaproszę wszystkich artystów. Może uda Wam się odgadnąć, jaka opowieść zostanie tutaj przedstawiona. Thank you.
kocich rolach i w innych muzycznych historiach, które opowiadały o miłości, wystąpili dzisiaj Aneta Łukaszewicz śpiewająca mezzosopranem, Aleksandra Rojek grająca na oboju, Leszek Wachnik fagocista i Mirosław Feldgebel grający na fortepianie. Wracając jeszcze do naszej kociej historii, co sobie wyobraziliście? Co tam zostało opowiedziane? No na pewno tam było dużo kociej sympatii, ale też i niemało było chwil, kiedy koty się boczyły na siebie. Darły koty. O, w końcu to są koty. Takie połączenie sympatii i chwil złości przypomina mi piosenkę. Walczyk Śląski, nie chcę cię znać. Może go znacie i zaśpiewamy sobie razem na koniec koncertu. Nie chcę cię, nie chcę cię znać. Chodź do mnie, rączkę mi daj, prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj. Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj. Nie chcę cię, nie chcę cię znać. Chodź do mnie, rączkę mi daj. Prawą mi daj, lewą mi daj. I już się na mnie nie gniewaj. Prawą mi daj, lewą mi daj. I już się na mnie nie gniewaj. Ja bardzo dziękuję artystom, że zilustrowali dzisiaj dla Was temat miłości w muzyce. Wam dziękuję za uwagę i za aktywne uczestniczenie w koncercie. I pamiętajcie, trwajcie w zgodzie, nie warto się kłócić. Nawet jeśli ktoś czasami się czubi, to tak naprawdę się lubi. Do zobaczenia!